studio Marian Piłka, Prawica Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Na początek wyjaśnienie, że naszą rozmowę rejestrujemy o świcie z przyczyn zawodowych. No i mimo wczesnej pory od razu pytanie ciężkiego kalibru. Co pan czuje, oglądając młodych ludzi, którzy schowani gdzieś w lasach świętują urodziny Adolfa Hitlera? Tych wszystkich, którzy także w innych miejscach, na koncertach podnoszą rękę w nazistowskim pozdrowieniu. Po pierwsze, nie oglądam telewizji od wielu lat, w związku z tym nie mam możliwości patrzenia na to, ale osobiście uważam, że to jest wydumany konflikt, że w każdym kraju znajdują się jakieś osoby, które mają albo złe poczucie humoru, albo po prostu jakieś zachwiania psychologiczne. Przypomnijmy, że gdzieś z 10-15 lat temu z opaską, z swastyką występował książę Harry, syn następcy brytyjskiego tronu. To oczywiście spotkało się z ogromnym potępieniem. W Niemczech co roku jest kilkaset różnego typu manifestacji neonazistowskich. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś, co ewidentnie robi wrażenie, że jest pokazane na jakieś zapotrzebowanie. Dlatego, że część różnych środowisk politycznych na zachodzie Europy próbuje forsować tezę, że w Polsce mamy do czynienia z jakimś narastającą dyktaturą. I co, opłacili tych chłopaków i dziewczyny z Wodzisławia? Nie, absolutnie nie. Mówi pan o zamówieniu. Nie, to zamówieniu w sensie, że zostaje pokazany jakiś kompletny margines w telewizji. W tym sensie, że to odpowiada na tego typu kształtowanie polskiego wizerunku, że tutaj narasta, tak jak Verhofstadt mówił, że w 11 listopada demonstrowało 60 tysięcy faszystów. No to jest to oczywiście kompletne bzdury. To są oskarżenia, za które Verhofstadt powinien zresztą odpowiadać. Ale jeżeli taka grupa jak Duma i Nowoczesność jest w stanie przygotować transparenty, stanąć na czele wielkiej manifestacji i nikt tego nie dementuje, no to ja się nie dziwię, że ktoś, kto patrzy na to z zagranicy, widzi 60 tysięcy faszystów, a z kolei kilka dni temu pewien polski obywatel został aresztowany na basenie w Słowacji w akwaparku wytatuowaną na plecach swastykę i hajlowanie. Coś w tym jest, że tak jesteśmy postrzegani. To policja na Słowacji w akwaparku nie robiła politycznego zamówienia. Jeszcze raz mówię, to są zupełnie sporadyczne wypadki. Natomiast na ogromną manifestację patriotyczną, której nikt nie kontroluje, mogą przyjść oczywiście wszyscy i niestety tak to wygląda. Być może, że czy właściwie organizatorzy powinni mieć zorganizowane jakieś służby porządkowe, które tego typu rzeczy po prostu usuwają. Ale nie mieli po prostu. To być może wynika z ich nieudolności, być może ze słabości organizacyjnej, ale z tego powodu, że na jakiejś manifestacji pokaże się ktoś z jakimś transparentem. Przecież transparent może zrobić jedna czy dwie osoby i w ten sposób w gruncie rzeczy mamy do czynienia z fałszowaniem rzeczywistości. Ale ten fałsz jest, bo widzimy w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej ewidentne zapotrzebowanie na negatywny obraz Polski. No tak, ale może dzieje się tak dlatego, że w tych państwach do takich rzeczy nie dochodzi, a w Niemczech jest to bardzo mocno i zdecydowanie ścigane. I teraz pytanie do pana, czy takie organizacje jak Duma i Nowoczesność, które otwarcie odwołują się do ideologii nazistowskiej, powinny być zdelegalizowane? Nie, to nie tylko nie powinny być zdelegalizowane, ale w ogóle nie powinny być zarejestrowane. A przypomnę, że była zarejestrowana za rządów Platformy Obywatelskiej. Natomiast to nie jest tak. W Niemczech jest kilkaset wielotysięcznych manifestacji. Kilkaset różnego typu manifestacji rocznie. W związku z tym mamy do czynienia ze zjawiskami na społecznie zupełnie nieporównywalną skalę. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie tradycji hitlerowskich, to ja przypomnę, że z wyjątkiem Polski wszystkie kraje, i Holandia, i Belgia, i Francja, i nawet Dania wystawiły swoich ochotników do oddziałów SS w czasie II wojny światowej. W związku z tym tutaj oskarżanie Polski jest ewidentnie... Może to spójrzmy na to z innej strony. Rzeczywiście w Polsce ochotników do SS nie było. W Polsce miał miejsce Holokaust. W Polsce
zginęła 1/5 obywateli kraju podczas II wojny światowej. To nie jest szokujące, że w takim kraju jak Polska tego typu sytuacje się zdarzają? Wie pani, w każdym kraju są ludzie, którzy są w jakiś tam sposób niezrównoważeni. To, co pokazała, ja o tym tylko czytałem, bo ja tego nie oglądałem, że tam było kilka, czy najwyżej kilkanaście osób. To, więc w gruncie rzeczy... Ale już podczas koncertu Orle Gniazdo gdzieś pod Radomiem było tych osób kilkaset. Pan, to jest kwestia tego, pani, jakie zdarzenie się pokazuje. Wie pani, w moim przekonaniu na koncert może przyjść kilkaset osób i wystarczy kilka osób, żeby nadać charakter temu reakcjom społecznym. W moim przekonaniu mamy tutaj ewidentnie do czynienia z manipulacjami, które służą dyskredytacji naszego państwa, naszego narodu. Kto manipuluje? Wie pani, no, przez lata mieliśmy do czynienia z hasłem polskie obozy śmierci. Do tej pory one występują w Niemczech, we Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Nie ulega wątpliwości, że to nie dzieje się, że tak powiem, zjawisko spontaniczne, bo to, że te obozy były na ziemiach polskich, to wcale nie znaczy, że to były polskie obozy, bo tak można by również było powiedzieć, że to Polska napadła na Związek Sowiecki w 1941 roku, bo oddziały niemieckie wystartowały z ziem polskich. To nie ma sporu, ale chce pan powiedzieć, że tymi informacjami o neonazistach manipulują Niemcy? Wie pan, ja nie wiem, kto manipuluje, ale nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jest ewidentne zapotrzebowanie na negatywny obraz Polski i następuje pewna kumulacja w określonym czasie. To nie dzieje się przypadkowo. Czy elementem tej kumulacji są kłopoty Ryszarda Czarneckiego, który zwrócił się w słowach mało parlamentarnych do swojej, no można chyba tak powiedzieć, choć może użyjemy cudzysłowi, koleżanki z Parlamentu Europejskiego, Róży Thun, co wzbudziło oburzenie szefów największych frakcji Parlamentu Europejskiego. Teraz Ryszard Czarnecki może stracić stanowisko wiceprzewodniczącego. Parlament Europejski będzie nad tym głosował. Dwie czy trzy kwestie. Pierwsza rzecz to wystąpienie pani Thun. W moim przekonaniu są rzeczą niedopuszczalną, żeby w obcych telewizjach szkalować właściwie państwo polskie. Druga rzecz to jest wystąpienie Ryszarda Czarneckiego. Otóż oskarżenie kogoś, że był szmalcownikiem, a przypomnijmy, że szmalcownik to byli ci, te osoby, które wydawały Niemcom Żydów, jest po prostu, że tak powiem, w żaden sposób nieakceptowalne. I trzecia rzecz, że to jest spór między panią Różą Thun a Ryszardem Czarneckim i tej sprawy nie powinien rozstrzygać Parlament Europejski. To są, że tak powiem, próba te sprawy powinny rozstrzygać sąd i tak dalej. Natomiast nie Parlament Europejski. To są rzeczy zupełnie jakieś absurdalne. No tak, ale jak rozumiem, chodziło o to, że Ryszard Czarnecki należy do grona wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego. No i tenże parlament odnosi się do tego, co powiedział ktoś z najwyższego grona władzy. Ser Hosztat oskarżył nie jedną osobę, tak jak Czarnecki, tylko 60 tysięcy Polaków, którzy manifestowali swoje przywiązanie do tradycji narodowej o faszyzm. W związku z tym tego typu, że tak powiem, konsekwencje powinny być wyciągnięte również wobec Ferhofstadta, który jest jednym z inicjatorów akcji usunięcia Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. W związku z tym mamy tutaj do czynienia z działaniami, które są zupełnie nieadekwatne. W takim razie zmieńmy temat na bardziej krajowy i może bardziej pozytywny. Czy pana zdaniem rządowy program Za życiem, który ma w sposób taki bardzo pozytywny skłaniać polskie rodziny do tego, by miały coraz więcej dzieci, właściwie działa? To jedna z flagowych inicjatyw Prawa i Sprawiedliwości, choć ostatnio jakby mówi się o tym mniej. Znaczy, to jest program 500+. Ja przypomnę, że ten program był już w programie wyborczym PiS-u w 2005 roku i został wyrzucony do kosza przez Jarosława Kaczyńskiego. Wówczas w wieku prokreacyjnym, bo pokolenie jeszcze tego wyżu z przełomu lat 70. i 80. Wówczas wprowadzona duża ulga podatkowa w wysokości mniej więcej 5 razy mniejsza
albo 1200 zł rocznie, czyli 100 zł miesięcznie, zresztą przegłosowana wbrew PiS-owi, dała wzrost urodzeń o około 30 tysięcy rocznie przez 3 lata w porównaniu z rokiem 2007. Ale jak sam pan powiedział, był wyższy. Tak. Gdyby wówczas wprowadzono program 500+, prawdopodobnie nawet urodzenia by sięgały około 100 tysięcy, a nie ulega wątpliwości, że powstrzymałoby wówczas emigrację młodego pokolenia, w znacznym stopniu powstrzymał, nie, może nie zupełnie. I oczywiście miałoby to istotny wpływ na wzrost gospodarczy, bo widzimy obecnie, że ten wzrost sprzedaży, ten wzrost PKB jest w znacznej mierze motywowany wzrostem sprzedaży. Otóż wtedy ta nieodpowiedzialna decyzja Jarosława Kaczyńskiego spowodowała, że ten program plus, że tak powiem, został wyrzucony do kosza. Natomiast obecnie niestety mam wrażenie, że głównym motywem były względy wyborcze, o co oskarżył wprost Paweł Kukiz, rządzący PiS. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że żeby rzeczywiście nastąpił wyraźny wzrost urodzeń, to jest trzeba przede wszystkim promować rodziny wielodzietne, czyli od trzeciego dziecka. Natomiast ten program jest programem, który formalnie mówi, że pomaga od drugiego dziecka, ale faktycznie około 27-28% wszystkich funduszy jest przeznaczone na pierwsze dziecko. Czyli dla tych, którzy, dodajmy, pierwsze dziecko według kryterium dochodowego mogą otrzymać też 500 zł na pierwsze dziecko. Tak, ale to często są tak zwane, czy były tak zwane fikcyjne, że tak powiem, samotne matki, bo faktycznie rodzice mieszkali razem, ale chcę powiedzieć, że każda rodzina, to ma oczywiście pozytywny wpływ, jeżeli chodzi o kwestie socjalne, to nie ulega wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie demograficzne, to musi być program, który jest progresywny, jeżeli chodzi o kwestie od trzeciego dziecka. Czyli pan na pierwsze i drugie dziecko by nie dawał? Nie, nie. Ja, zwłaszcza na drugie dziecko trzeba dawać. Natomiast ja chcę powiedzieć, że około 27 czy 28% wszystkich wydatków jest skierowanych na pierwsze dziecko, natomiast około 12% na wszystkie pozostałe od trzeciego dziecka więcej. W związku z tym to pokazuje, że w gruncie rzeczy i mamy oczywiście do czynienia ze wzrostem, ale ja chcę powiedzieć, że żeby pokolenie dzieci odtwarzało pokolenie rodziców, to współczynnik reprodukcji prostej powinien wynosić 2,1. Natomiast w Polsce przez ostatnie lata był ten współczynnik na poziomie 1,2-1,3, a teraz prawdopodobnie wzrósł, bo tych danych jeszcze nie podano, do 1,4. Natomiast tak jest postęp dość wyraźny. To był także postęp w 2008, 2009, 2010 roku, dlatego że wtedy ten współczynnik też wynosił 1,4. Natomiast chcę powiedzieć, że żeby była prosta zstępowalność pokoleń, to jest potrzeba urodzeń na poziomie 580 tysięcy. Więc nawet założenie, że będzie się rodziło przez najbliższe lata 400 tysięcy, to mamy do czynienia nadal z bardzo wyraźnym spadkiem urodzeń. Czy są teraz jakieś instrumenty, które można by zastosować, by zwiększyć liczbę urodzin? Przede wszystkim, gdyby wprowadzono na przykład 500+, podniesiono do 1000 od trzeciego dziecka, to byłby to wzrost o 2,5 miliarda. To jest ta progresja. Tak, to byłby to wzrost wydatków państwa o 2,5 miliarda. Czyli można powiedzieć, że w skali całości tych wydatków, to jest stosunkowo w granicach 10-12%. Taki model przyjęto na przykład w Rosji w 2007 roku i tam ten współczynnik reprodukcji wzrósł z 1,2-1,3, bo to było podobnie jak w Polsce, do 1,8, a urodzenia około 400 tysięcy. Podobny model promujący duże rodziny jest w Izraelu, gdzie współczynnik reprodukcji prostej wynosi 3,2. Więc w gruncie rzeczy te dane, które są za rok ubiegły, powinny skłaniać obecny rząd do modyfikacji polityki prorodzinnej, tak żeby ona była w większym zakresie ukierunkowana na te rodziny 2+3 i więcej. Co tu trzeba zrobić? To, jak powiedziałem, trzeba zwiększyć ten dodatek na trzecie i następne dziecko, ale także trzeba wydłużyć urlopy macierzyńskie, przynajmniej od trzeciego dziecka do 3 lat, tak żeby te dzieci mogły iść bezpośrednio do przedszkola. I także, w moim przekonaniu, matki, które mają 4 dzieci, powinny, jeżeli nie wypracowały emerytury, powinny dostawać przynajmniej najniższą emeryturę, a matki, które mają 5 czy więcej dzieci, nawet wyższe emerytury. Ale zgodzimy się na element równościowy. Ojcowie też.
Nie, dlatego że ja uważam, że przede wszystkim to matki wychowują dzieci. A jeśli wychowuje ojciec? To można wprowadzić pewne, że tak powiem, wyjątki. Natomiast ja chcę powiedzieć tylko to, że próba, że tak powiem, dzielenia urlopu macierzyńskiego na tacierzyński, poza wyjątkami, w gruncie rzeczy to jest próba, że tak powiem, uderzająca w kobiety. Ale to już jest rozmowa na następną okazję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Marian Piłka, Prawica Rzeczpospolitej.